Inferno to jest to, co faktycznie może się podobać, to jest to, za co można tą mapę kochać, ale też Anonymo na drugie tempo skrót środka, widać, że tutaj liczyli, że faktycznie będzie wejście na B, no ale TPT mimo ciekawego fejka, no ma dość duże problemy, żeby z okolistej pochylni po prostu się wydostać, więc będzie ponowna decyzja o tym, by domykać podejście pod B. Oj, Black tutaj sporo zaryzykował. Na szczęście dla niego rywal aż tak mobilny nie był. No ale teraz dwójkowo z Innocentem mają łatwe zadanie. Ciekawy flash, który ułatwi troszkę zadania, ale TPT w tym momencie jest w naprawdę trudnym położeniu, chyba że Bojar to jeszcze odmieni. A ten gotowy na blisko ze swoim Glockiem. To jest mega ważne starcie, bo ten zostaje sam. No ale widać, ile niecelnych strzałów oddał reprezentant TPT. Anonymo wygrywa pistoletówkę, mimo że nie jest tutaj zgranie jednak samych graczy. Mogło się podobać, ale też coraz więcej informacji o swoim rywalu chcą zdobywać gracze Anonymo. No i tutaj MCHK swoje AK wykorzystuje i co ważne, jego kolega miał okazję, żeby tą broń podnieść. Niemniej jednak TPT wchodzi jeszcze na BS, gdzie jest dwójka rywali. Ogień krzyżowy zastawiony. Kielar stara się wykrać, ale to zupełnie nie działa dla TPT. Jest to banalne podejście pod ten bombsite A. No i martwi fakt, że Kielar zdobył tylko tą jedną eliminację. Innocent. Sam przy życiu. Dodatkowo jeszcze dorzucony ten granat dymny. No nie ma czego szukać tak naprawdę. Zawodnik Anonymo, także troszkę zmienili tempo tego wyjścia. Też właśnie dzięki temu, że zagrali trochę szybciej. Uniknęli dwukrotnie wymiany z Demon, ale teraz tej wymiany nie uniknął. Tak, więc bardzo ładna podsadzka. Mask to jest złapany. Tym razem to Anonymo buduje przewagę, no ale TPT atakuje tam, gdzie wcześniej czuli się wyjątkowo pewnie, czyli pod bombsite, a podejście od strony łącznika Demo. Tym razem eliminację zgarnie, do tego jeszcze namierza osobę, która ten ładunek posiada. Co ciekawe, Snax przez tego smoka się przebija. Chociaż ten widać, że na razie w nim czeka, licząc na to, że ktoś nie pod ten celownik wejdzie. Ależ to będzie zdominowana runda przez gracza Anonymo. No, komplet informacji o swoim rywalu posiadają. No, każdy z graczy swoją pozycję kryje wyjątkowo dokładnie. No i wiadomo, że ostatnia dwójka jest w tym łączniku, ale Black Tilsowi brakuje amunicji. Demo nagle obrywa, Snax troszkę spóźniony, Innocent musi tą rundę ratować. Innocent wie, że tutaj jest mało czasu dla rywala, więc musi brać to pod uwagę zawodnik Anonymo. Teraz dobre wychylenie, mocno bity Bojar, ale Snax jest na plecach i faktycznie No i teraz, po tej jednej porażce, Anonymo zmuszone do rozgrywania rundy ekonomicznej. No dokładnie, trzeba jeszcze raz rozegrać rundę z tym dużo gorszym wyposażeniem, stąd decyzja, by powalczyć w okolice domku, ale Szkielar szybciutko rundę otwiera. TPT na razie ma to jeszcze pod kontrolą, ale wiemy doskonale, że no jest to ekipa, która ma tendencję do tego, by jednak tutaj momentami panikować i taką panikę chcą zdecydowanie wywołać gracze ekipy CT, ale Skid, on tutaj będzie bardzo ważnym zawodnikiem. Po raz kolejny jego domknięcie może być wyjątkowo ważne, szczególnie za rywala, który miał tą broń. Tutaj jeszcze Demo, bardzo poobijany. Reszta ekipy TPT atakuje pod bombsite B. Tam nie ma żadnej defensywy. No i co jak co, ale po raz kolejny trzeba pochwalić drużynę Tarczyński Protein Team i Skita oczywiście za to, jak mocni są na Inferno w ataku. Ale też od razu było widać te reakcje zawodnika TPT i za to myślę, że można go pochwalić, bo gdy zauważył, że dwóch rywali skróciło domek, to zdecydował się na to wychylenie środkiem. Wyszedł z założenia, że skoro dwóch antyterrorystów będzie w domku, no to na środku raczej nie spotka dwóch kolejnych. Więc faktycznie bardzo mądrze zagrał i no, wykorzystał swoją pozycję Skid. Tam widzieliśmy, że była taka szansa dla Blacka bodajże, który wychylał z boilera, ale właśnie trenerów. Nie mam pojęcia, jak to zostało rozwiązane na serwerze, czy siedzi MDN, czy siedzi Mazur z chłopakami, ale taka zmiana szkoleniowca w trakcie SN Mistrzostw Polskich nie przyniosła sobie zbyt często takich sytuacji. Niemniej jednak Anonymo, no w końcu ma AWP, która działa. Snax dokłada drugą eliminację od siebie. Kto wie, czy nie będzie starał się szukać trzeciej, no ale uznał, że skoro faktycznie jest 5 na 4, to chyba nie ma co mocniej ryzykować. Po drugiej stronie od razu też rywal, który odpowiada właśnie, jeżeli chodzi o same granaty. No ale TPT. Wydaje mi się, że nawet i na takie warianty jest przygotowane, że tutaj nawet 4 na 5 to jest moment, gdzie trzeba na nich uważać, ale podwojone okolice łącznika, jeżeli chodzi o Anonymo, to jest ciekawy plan, leci błyskowy, jest wychylenie, ale to ciekawe, Anonymo w takim ustawieniu nie daje rady. Kielar zdobywa eliminację, jeszcze jedna od niego, no i Demo pozostaje sam. Ten próbuje się zabunkrować w tym piachu. Ale Snax też już będzie od środka, więc tutaj cały czas będą spore szanse dla Anonymo.
Po cichutku Snax, no i to może jest ta runda, to jest ta szansa dla zawodnika CT i faktycznie Snax buduje przewagę. Mało czasu dla Skita, bo tylko 22 sekundy. Ten jednak zna pozycję rywali, chociaż Snax już swoją zdążył zmienić. Widzimy teraz zawodnika anonimów domku. Skit obija temu, ale faktycznie Snax się wychyla. Jeszcze więcej roboty, czy ma więcej pomysłów? No myślę, że tego się dowiemy później. Teraz akurat runda nam się rozpoczyna i Black fantastycznie sobie radzi na bananie. Dwa szybkie fragi od niego i już przewagę liczebną mają zawodnicy Anonymo. No to też runda, w której ekipa Tarczyńskiego nie ma tego pełnego wyposażenia, więc dla Anonymo faktycznie spora szansa na to, żeby zgarnąć piąty punkt. No i Snax. Ja tutaj nie chcę mówić, że on wygra, chociaż no, tym razem Mask bez snajperki i z tym sobie Snax poradził. Och, gdyby Mask te starcie wygrał, to ja już wiem, co by się dzisiaj śniło Snaxowi. Tak, teraz akurat dobry błyskowy, więc snajper musiał sobie to odpuścić. Chociaż tylko na chwilę, bo zobaczmy, że znowu wraca. Teraz bardzo ryzykownie Snax, ale chyba też jednocześnie niepotrzebnie. No, oddał tę broń. Ale na bombsite BM cały czas. Gotowy Black, chociaż ten mocno poobijany. Do tego jeszcze próbuje pomóc mu Demo. I daleko na środku killer, więc tutaj szansa dla Natsu i dla MCHK. Chociaż pozycja Blacka nie będzie sprawdzona i to jest łatwa eliminacja od niego. Już trzy w tej rundzie od Blacka. Natsu pogubiony. Black Tears po raz czwarty. Więc prawdopodobnie cała piątka przy bombsite'a, tak jak widzimy to teraz. Ale już jako czwarty zawodnik wraca Innocent. TPT zaczęło być tutaj dosyć przewidywalne i zawodnicy Anonymo wiedzą co robić, a szczególnie wie o tym Innocent. Teraz trzy szybkie eliminacje w łączniku od niego i Anonymo z przewagą 4-2. Innocent wychyla po więcej, to jest 5 fragów od zawodnika Anonymo na zakończenie pierwszej części Inferno. I teraz wszystkie rundy dla Anonymo i zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie, bo Tarczyński Protein Team w defensywie na razie fantastycznie to wygląda na bananie. Jeszcze Mask zdąży przeładować swój pistolet, ale tutaj kłopoty strzeleckie. I dzięki temu Killer daje tę szansę, nawet wyrównanie przy bombsite, bo to jest 2-2. Daleko MCHK jako ten trzeci zawodnik, ale chyba nawet nie będzie potrzebny, bo Natsu fantastycznie sobie radzi, chociaż teraz jeszcze mocno pobijany Killer. O, ten robi co może, żeby tę rundę wygrać. MCHK jednak już bliziutko, no i teraz panowie z TPT we dwóch jednak to kończą. Jednak ja, to spotkanie na Inferno wygrało. Mamy ten remis i teraz oczywiście też Tarczyński Protein Team z zachowaną bronią z tej ostatniej rundy, więc CT nie będzie takie bezbronne. Zresztą zobaczmy, że ci ustawiają się pod bombsite'em B. Na razie wymiana przy bananie. Mask daje tego jednego fraga, ale też MCHK na fajnej pozycji. Killer, oj, to już wydawało się, że będzie łatwa eliminacja dla CT. Jest ten frag faktycznie, bo już wydawało się znowu, że Killer poradzi sobie z rywalem, ale nic z tych rzeczy. Przewaga po stronie Tarczyńskiego, 4-3. I teraz podejście Anonymo pod bombsite bez Snax, bardzo przytomnie, chociaż on to ledwo przetrwał. Wow! Niczym happy! I teraz sytuacja 2-1. No ale jednak Black Tears ma jeszcze sporo czasu, cały czas dużo punktów zdrowia i MCHK już niedaleko. I zobaczymy, jak to się rozwiąże, bo jednak MCHK rozgrywa to na spokojnie, ma defa i wie, że rywal jeszcze nie mógł gdzieś głęboko przejść, chociaż a tutaj już Black Tears zdążył się schować. Teraz jednak sprawdzenie pozycji i zobaczmy, Black jednak sobie w tym wszystkim radzi. Trzy zdobyte eliminacje. Ich to nie interesuje, czy na tym bombsite jest więcej rywali, czy niekoniecznie. Przede wszystkim atak ma być skuteczny. Oni czują się lepsi i pytanie, czy przeciwko trójce rywali te podejście zadziała. Tym bardziej, że wcelowany jest snajper. Ten od razu wychyla, żeby nie być w tym smoku. Dorzucony błyskowy, ale faktycznie gdzieś się Mask zgarnia tego fraga. I w tym momencie Anonymo ma spore problemy, bo to jest przewaga 1-5. Sytuacja Snaxa bardzo trudna. Zdaję sobie sprawę, że tej rundy już raczej nie wygra, więc w tył zwrot, ale tam już czeka na niego MCHK i Snax bez zachowanej snajperki. A Tarczyński Protein Team. 14 TPT. No tu Anonymo jest w troszkę lepszej sytuacji, aniżeli Honoris. Ale nie mają swojego frienda. Może nie mają, ale zobaczymy, czy ten ewentualnie się pojawi. No skoro Honoris dało radę,
Anonymo zapewne też chce walczyć o mistrza Polski, to muszą nam za chwilę coś udowodnić. Na razie bez Innocenta. Do tego Killer i Demo bardzo mocno poobijani, więc na razie faktycznie to nie wygląda dobrze dla reprezentantów Anonymo. Ale może jeszcze jest jakiś plan, a na pewno, żeby podejść na ten bombsite większy. Killer fantastycznie, ale Bojar wciąż gotowy za bombsite'em. Ten wie, że tutaj musi wytrzymać jak najdłużej. Rywali jednak coraz więcej. Demo też daje fragę i to jest 3-3. Demo jeszcze jest podniesionym kałachem. Bomba już na miejscu i daleko skit, bo ten dopiero teraz wraca spod bombsite'u B. Więc faktycznie ta szansa dla Anonymo się pojawiła. To jest niezwykle ważna runda. Jeżeli Anonymo to zrobi, to cały czas będą spore szanse na to, żeby do tego spotkania wrócić, żeby to spotkanie po prostu wygrać. No bo zobaczmy, ile czasu stracili zawodnicy TPT. Tutaj trzeba pokazać jedno dobre wejście. Na razie Skit wchodzi do bombsite'u jako pierwszy, no tamy Demo plecami. Do tego jeszcze rewanż od Killara. Ten naprawdę świetnie sobie radzi, ale teraz Snax pozostaje sam. Ładunek już jest rozbrajany. Skit musi chronić tego kolegę, ale faktycznie sobie radzi ze Snaxem, a Masked radzi sobie z bombą. Jednak TPT sporo tych pieniędzy zachowało wcześniej. Oni mają bardzo dużo kasy do dyspozycji. To jest ważna informacja. Demo, banalny, oj, banalny frag. No tutaj Bojara zdecydowanie brakowało. On przy tym Bojlerze, jak już zauważyliśmy, radzi sobie zdecydowanie lepiej. Czas zachować trzy bronie po to, by TPT każdą kolejną rundę do końca tego spotkania rozgrywało na fullu. Bo przypomnę tylko, jakby ktoś nie wiedział, jakby jednak minimalne braki się pojawiły. Przede wszystkim brakuje defa. A przy odbijaniach TPT było mocne, ale oni raz akurat też bez tego defa odbili. Mamy wejście na B, mamy też skita, jest zdobyta eliminacja. Mask na trzeciego i Anonymo raczej bez szans w tej rundzie. Oj, oj, ale to źle wygląda dla zawodników Anonymo. Przewaga 5-2 dla ekipy Tarczyńskiego. Teraz jeszcze skit, tę przewagę powiększa. I Killer pozostaje sam, ale to jest bardzo trudna sytuacja. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że jednak Tarczyński Protein Team to spotkanie za chwilę zakończy. Chociaż Killer, ten jeszcze się pokazuje z dobrej strony. Pierwsza zdobyta eliminacja, chociaż dwóch rywali na plecach. Chociaż zawodnik Anonymo musi się tego spodziewać, tylko że też TPT nie robi tego na siłę. No teraz jednak kolejne wychylenie Killara. Ten namierzył jedną osobę, ale jednak to Bojar daje o sobie znać i mamy koniec tego meczu. Na poprzedniej mapie, na Inferno, ekipa CT, która wygrywała pistoletówkę, i tak przegrywała rundę kolejną, więc tutaj jeszcze nie wiemy, kto tak naprawdę lepiej wystartuje. A tu też ciekawa mijanka pod bombsite'em B. Snax na ten bombsite zaczyna podchodzić. Na plecach jest Masked, no ale Killer, on wiedział, że trzeba się tutaj odwrócić. I dzięki temu to Anonymo buduje przewagę 4-3. Jeszcze teraz Snax z zajętą pozycją. Bojar pędzi, Snax jednak nie popełnia błędu. Przewaga tylko się powiększa, no a MCHK oraz Natsu daleko od tego BS-a. Więc na razie wygląda na to, że to jednak Anonymo wygra rundę pistoletową. Chyba że jeszcze ekipa Tarczyńskiego jakoś to naprawi. Tym bardziej, że MCHK jest na dobrej drodze. Widział też kolejną osobę. Snax jednak wycofuje do swoich kolegów. Nie chce ryzykować. On wie, że w tym momencie nie ma to większego sensu. No i właściwie w tym momencie zawodnicy TPT nawet nie mają za bardzo jak podejść do tego bombsite'u. MCHK jest daleko. No oczywiście myśli już o kolejnej rundzie, żeby zachować te granaty, które posiada. I Natsu raczej też nie będzie się wpychał, także... Zabrakło i wydaje mi się, że gdyby Mask zabrał się za ten defuse od razu, i tak miałby z tym problem. A Snax pokazuje nam zupełnie inną formę na start mapy, aniżeli na Inferno. Tam przysypiał, ale co jak co, za każdym razem to Snax ma lepszą pozycję w bezpośrednich starciach z drugim snajperem. Miażdży go pod tym elementem, pod kątem tego elementu gry. No ale jednak właśnie były te momenty, w których Mask po prostu jako pierwszy oddawał ten celny strzał. Tym razem jednak jest entry dla ekipy Anonymo i za moment domykanie bombsite'u B, najpopularniejsza taktyka anty-eko na tej mapie. Chociaż MCHK jeszcze się broni, Killer trafiony. Do tego na B wciąż pozostaje Natsu i zobaczymy, ile ten zawodnik wyciągnie, bo teraz jeszcze Innocent na galerii, chociaż ten popełnia błąd. I to jest przewaga 3-2 po stronie TPT, ale szybko Demo to wszystko wyrównuje. Teraz jeszcze daje przewagę i Skit pozostaje sam, chociaż ten zdążył podnieść Galila. Na razie jeszcze Anonymo nie ma o nim pojęcia, więc to będzie szansa dla zawodnika Tarczyńskiego, chociaż Snax bardzo dobry
refleks, tak, trafił snajpera. Także to było bliskie. To było naprawdę niebezpieczne nawet dla zawodników Terro. Ale ostatecznie udało się rundę wygrać. Tymczasem MCHK niecelnie. Na szczęście jednak wcześniej Masty trafił Snaxa, także tych pojedynków pewnie jeszcze będziemy oglądali sporo w tym spotkaniu. A Anonymo po raz kolejny pod tą sitem BS, kit już przeskanowany, chociaż i teraz dobra pozycja. Killer zaskoczony, mamy przewagę po stronie TPT, 4-3, chociaż tutaj znowu ta walka, znowu wyrównanie, ale Masty znowu trafia, chociaż Demo się rewanżuje. I mamy 2-2, Natsu od pleców, ta pozycja jednak jest sprawdzana od czasu do czasu przez Demo. Więc ten timing będzie miał spore znaczenie. Natsu już wychyla, to będzie szansa, ale jednak nie dla niego. I w tym momencie Bojar musi to ratować pojedynkę, chociaż rywale są mocno poobijani. Bojar już z pierwszym, jest drugi, jest def i będzie czas, żeby Bojar rozbroił tę bombę. O, brawa dla Natsu, mimo że nie zdobył żadnej Sprawdzenie środka, no Mast gotowy z błyskowym. No i tam koledzy gotowi przy łączniku, ale Innocent defensywnie, także... Nie mieli prawa go zauważyć. No ale też informacja, że rywal sprawdził mi, da jest już dostępna dla graczy Anonymo. Ci mimo to mogą wpakować się w pułapkę, chociaż już widzimy, że Skid do swojego kumpla rotuje. No i za moment będziemy świadkami próby domykania tego bombsite'u, ale Mask, genialna pozycja. O, ten już zauważa jednego rywala, wymuszony jednak strzał. No i Natsu, którego pozycja była doskonale znana. Sam Mask jeszcze stara się być w tym wszystkim bardzo mobilny. Wjeżdża w ogóle do tego domku, ależ próbuje to bohatersko rozegrać. Snajper CT to mu się udaje, ale te wychylenie nie było potrzebne. Teraz to Anonymo ma przewagę jednej osoby, MCHK odsmołkowany. Kolega też daleko od całego starcia. TPT ma sporo pieniędzy. Mimo to decydują się na zachowanie broni. Dominowało, bo tak trzeba to czasami nazwać. No ale teraz, jeden za jeden. Dobrze, że obok Snaxa był Innocent. To oczywiście dało ten rewanż, ale zobaczmy. Te zamieszanie chcą zakłodnicy Anonymo wykorzystać poprzez wejście pod bombsite B. MCHK gotowy za BS-em, ale ten bez fraga Skid chce to jeszcze ratować. To jest 2-2 sytuacja. Nie wygląda tragicznie, no ale... No co jak co, Anonymo, mam wrażenie, że od pewnego momentu tego spotkania ma wszystko pod kontrolą. Wiele osób po prostu mówiłeś o tej autostradzie, teraz może aż tak dobrze nie było przy bombsite B i ten zapalający Bojara nieudany. Demo wcelowany także bez żadnej niespodzianki w końcówce, jaki korzysta z M4. Także takie podwójne krycie bombsite'u A ze snajperkami. Co ciekawe od jednej pozycji, bo tam Mask defensywnie. Natsu chyba troszkę bardziej wychylony, wcelowany w rampę z tego, co widzę na radarze. Także to może być ciekawe, no ale Anonymo ma jeszcze sporo czasu. Do tego będzie przede wszystkim tutaj próba ataku odłącznika. Skid przy schodach. No ta pozycja będzie sprawdzona. Innocent zresztą już go widzi. To jest bardzo łatwy frag dla zawodnika Anonymo. Natsu też pada na ziemię, ale właśnie jest drugi snajper. To jest niespodzianka, ale to była niespodzianka w sytuacji 2-5. Co z tego, że Mask trafił, skoro musi trafić jeszcze 3 razy, a to nie będzie łatwe zadanie. Anonymo już z przejętym bombsite'em i każdy dokładnie wie, gdzie szukać snajpera, chociaż Mask, czy on podejrzewa, że ktoś może być wyżej? No niekoniecznie. Killer to kończy i mamy 12-3 dla zawodników Anonymo, także... Kibice TPT mogą być zasmuceni po tej pierwszej połowie, no ale ważne, by zawodnicy gdzieś tam jeszcze raz dali im tą nadzieję, dali im okazję do tego, by jeszcze było komu kibicować, ale po takich strzałach Black Tearsa może być z tym dość duży problem. Anonymo w przewadze 5-3. Gdzieś ten granat dorzucony, MCHK finalnie wykorzystuje to, co wcześniej zrobili koledzy, no ale jednak Anonymo jest gotowy, by wszyscy od strony Respa CT odbijać. Do tego jest smoke, jest def. To znacząco utrudni zadanie ekipie TPT. Bojar teraz jeszcze męczy się z rywalem, bomba jest rozbrajana, MCHK, no nie ma jak tego uratować, te strzały teraz dopiero trafiają w głowy zawodników Anonymo. Ale wydaje mi się, że TPT, że ci zawodnicy wstali akurat dużo, dużo wcześniej, chociaż teraz faktycznie mamy dobry początek i jest przewaga 4-2. Jeszcze teraz wymiana na środku, Killer jednak obrywa od Natsu i takie rundy w wykonaniu Tarczyńskiego chcę oglądać. O, dokładnie, bardzo intensywne wejście, ale pytanie, ile takich jeszcze akcji przygotowali sobie wcześniej zawodnicy TPT, by już za moment nam je może i zaprezentować.
Na razie jednak wygrana runda, gdzie wiadomo, że część graczy Anonymu jakieś tam... Może ta jedna wystarczy. Na razie to nie Snacks, a Black będzie ważniejszy, bo już TPT próbuje podejść od rampy, chociaż tutaj przez Smoke trafiony skit. Bojar również obrywa i po raz kolejny to Black Tears ma ten dobry początek, tak jak w rundzie pistoletowej. Tak teraz udało się zbudować przewagę, chociaż jeszcze tutaj Innocent, no ten szukał kolejnej eliminacji, ale Masked był lepiej wcelowany, chociaż i tak snajper TPT się jakoś z tego długo nie cieszył. Snacks już go trafia i w tym momencie Natsu pozostaje przy życiu. Jeszcze ponad minuta na zegarze, ale to jest 3-1. Demo od galerii, za chwilę będzie szansa na wykończenie rundy, chociaż Demo nie chciał strzelać. Na spokojnie Snacks tutaj był pewniak, tak zwana, później rozegrać fula, ale nie wiadomo, czy ta porażka się pojawi, chociaż snajper ekipy Tarczyńskiego pokazuje, że jak najbardziej, że to musi być 7 punkt dla TPT. I naprawdę podoba mi się to, co Masked w tym spotkaniu robi i na Inferno, i na Mirażu. Mimo że ten wynik jest taki jest, to on bardzo często potrafi po prostu otworzyć rundę. A snajper w Terru, który to robi, to snajper, który może później szukać transferu do Juventusu, do Realu Madryt, do Barcelony. Tutaj możemy oczywiście sobie mówić o takich ekipach, przekładając to na CS-a, jak Na'Vi, Astralis, Fnatic z tych starych czasów. Od tego się zaczyna. Takie zagranie, gracze CT. No i teraz trójkowe krycie bombsite'u B. Tutaj na razie MCHK. Gdzieś strzały z pistoletu słyszę, może się troszkę zastanawiać, że jednak nie ma tutaj karabinów, ale to Demo i tak daje tego fraga. Pamiętajmy o tym, że Killar jeszcze jest z tym paralizatorem. Tutaj robi się niebezpiecznie dla ekipy Tarczyńskiego. Killar spojrzał, proszę bardzo, jest eliminacja. Snacks także trafia i dzięki temu Anonymo zbudowało sobie przewagę 3-2. Demo wciąż przy bombsite. Do tego jeszcze są blisko koledzy, a przynajmniej Innocent, bo na środku pozostaje Black. Ale Tarczyński Protein Team ma jeszcze sporo czasu na to, żeby tę końcówkę rozegrać na spokojnie, żeby nie przegrać tego spotkania w takim stylu podczas tego eko-rywala, chociaż trzeba na pewno, bo Demo daje przewagę i w tym momencie snajper TPT pozostaje sam, ale wiemy, na co go stać, jak dobrze strzela w tym meczu, ale nie teraz, nie w tej rundzie i faktycznie Anonymo wygrywa.